Zielone Serce Szkoły. Projekt napisany przeze mnie i przez moich uczniów dotarł do prawie końca, do tej części twardej, czyli zakupienia sprzętu. Powiem, że na tym się nie kończy, ponieważ przez cały rok tutaj będą się działy wydarzenia proekologiczne, wydarzenia związane z prelekcjami. No, sytuacja chorobowa niestety nie pozwoliła niektórym prelegentom dzisiaj przyjechać, naszym zacnym z nadleśnictwa i z Parku Krajobrazowego. No ale później tu się jeszcze będzie dużo działo. Poproszę panią wiceprezydent o przecięcie wstęgi. Powiem jedno zdanie, że bardzo się cieszę, bo to jest druga szkoła. Zielone Serce Szkoły, czyli Szkoła Podstawowa numer 8 i teraz Zespół Szkół Rolniczych. Także dziękuję dyrektorowi i wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w napisanie tego projektu, bo to nie jest łatwa sprawa. Ale jesteście na czasie, czyli na miarę XXI wieku. Także bardzo się z tego powodu cieszę. I panie dyrektorze, musimy teraz zadbać. Z ciężką minutę. Bardzo dziękujemy. Brawo, dzięki. Brawo. To jest druga inwestycja, która no, tak się zbiegło, że równolegle otwiera się razem z ekopracownią. Powiem, dużo bardziej wartościowa niż ekopracownia, jeżeli chodzi o finanse, ale dla uczniów wszystko jest jednoznacznie warte, ponieważ i tam, i tu podnosi się poziom kształcenia. Powiem tylko tyle, że tutaj łącznie ze wsparciem miasta też był projekt, który zaczął się kilka lat temu, teraz był odświeżony. Podjąłem decyzję, żeby w ten projekt z powrotem wejść. No i zaowocował tym, że tutaj jest sprzęt za ponad 500 000 zł. Są głównie modele dla młodzieży z technikum weterynarii, technikum rolniczego. Modele, których w Kujawsku-Pomorskim w takim zestawieniu w żadnej szkole nie ma. I to jest fajne. Z Hughes ma krowę do inseminacji, to jest stacja hodowli unasienienia zwierząt z Bydgoszczy. Krowę do wycieleń chyba mają Bielice, jeżeli w ogóle mają. Natomiast w zestawie krowa do symulacji wycieleń, krowa do inseminacji, świnia do wyproszeń i inseminacji, to nie ma żadna szkoła, żadna placówka w Kujawsko-Pomorskim. O innych województwach nie wiem, no nie będę się tak aż szpiegostwo bawił, ale oprócz tego jeszcze modele anatomiczne, bardzo pięknie odwzorowane. No to jest bardzo drogie, bo to jest nisza na rynku, a ciekawostką, już mówiłem tutaj pani redaktor, jest to, że krowa do wycieleń w typie Aberdeen Angus przyjechała do nas aż z Kanady samolotem. Także krowa, która kosztuje 155 000 zł. Czyli niezły samolot. Takie dobre szkoły trzeba. Trzeba. Należy. Panie prezydent, trzeba. Zawsze jestem bardzo chętny do wspierania przez was. Dało się wspierać. Dokonują tego inseminacji, tak? Ponieważ tutaj są uczenia, lepiej uczą się oczywiście budowy narządów rodnych, całego procesu teoretycznie, a potem praktycznie ta krowa model odwzorowuje łącznie z temperaturą dróg rodnych, ponieważ ona jest do prądu podłączona i uczniowie będą mogli zainseminować, czyli nauczyć się tego procesu inseminowania, a tak naprawdę tutaj chyba pan prezes potwierdzi, że w praktyce tylko robimy sztuczne nasienianie. Już nie prowadzi się naturalnego krycia, tylko my próbujemy jak najwięcej z tej produkcji wydusić i mieć to zsynchronizowane, żeby praca była dla nas łatwiejsza. Stąd też taki fantom to jest nieoceniona rzecz. Umiejętność, no, mam nadzieję, że uczniowie, którzy skończą nasze technikum i dla pracodawcy ten właśnie certyfikat czy potwierdzenie, że mają takie umiejętności, to przekłada ich papier na górę do przyjęcia, bo to jest naprawdę bardzo istotne. Co więcej, tutaj możemy jeszcze wymienić tą część, tak, w tym modelu strzody mlewnej, czyli mamy zestaw do inseminacji loch. Tak samo jest, nikt nie wpuści teraz studentów, uczniów nie wpuści do chlewni z uwagi na SF, z uwagi na to, że to jest za drogie po prostu dla hodowcy. Natomiast to jest do wycieleń, to jest fantom do wycieleń. Nasz dzielak ma kształty
zbliżone do naturalnych kształtów, wagę zbliżoną na około 30 kg. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chce sobie spróbować, dotknąć, bo to tylko tak jest ładnie ułożony. Natomiast... Ja pomogę, bo to jest matka. I teraz my możemy dzięki temu fantomowi, tak, my możemy ułożyć cielaka możemy ułożyć tak, żeby to było ułożenie nieprawidłowe, żeby nasi uczniowie nauczyli się, co zrobić, bo jeżeli idzie prawidłowo, to nie ma problemu. Natomiast są problemy wtedy, kiedy jest nieprawidłowe ułożenie. Mamy też wycieracz, tutaj ta rura na dole, ja nie chcę już tego pokazywać, ale mamy także wycieracz, także będą się uczyli techniki prawidłowego na wzięciu. Cielak jest w środku, tak, to jest zdejmowana pokrywa, my tego cielaka wkładamy do środka, układamy odpowiednio w różnych pozycjach i tak. Tutaj po prostu uczymy uczniów, jak będziemy uczyć, bo to jest świeżynka, będziemy uczyć, w jaki sposób prawidłowo pomóc wycieleniu, ewentualnie założyć prawidłowo wycieracz i wykorzystując sprzęt doprowadzić do szczęśliwego porodu, zdrowego porodu. Gratuluję. Gratuluję już tutaj, że taką ciężką pracę wykonaliście i zdobyliście te fundusze, bo to są niemałe pieniądze, ale dla naszej szkoły myślę, że no, bardzo wskazane.